Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim, trzecim, czwartym odcinku z Devil Within. Witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek. Damnable thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Ostatnio nie mogłem tego otworzyć, ale czytało mnie tutaj i już wiem, jak mam to otworzyć, tak? Sami widzimy. Okej. Okay. To co, teraz idziemy. Wczorajszy odcinek był dość krótki, więc dzisiaj tak 30 minut zrobimy maksymalnie, bo o 15 muszę wyjść, jest 13:58. O, już tutaj widzę zombiaki. Over here! Here! Hey! Over here! That's right, this way! Co jest? That old guy is gonna get himself killed. O kurde, zombiak! Dobra, nieważne, walniemy go. I spieprzamy, bierzemy broń w rękę. Mam 3 naboje tylko, mówi się trudno. O kurde, dostałem wryj. Dobra, nieważne, mówi się trudno, uciekamy. Nie, tego nie otworzę. Dobra. Na 3 wystarczy. O kurde. To gorzej. Kurde, trzeba jakoś improwizować, tak powiem. A nie. Tu są drzwi za mną, dobra. Bierz butelkę. To ma jakiś problem. Tu jeszcze nie trafiłem żadnego, żeby nie wytrzymie zaraz. No i ginę chyba. Hej, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie następnego dnia, ponieważ ostatnio, jakby wam to powiedzieć, nie chciałem się zbytnio grać. Dlatego wyszedłem z gry i zastopowałem to nagranie. Tamto co widzieliście, to były moje nieudaczne próby przejścia tego, ale teraz leci drugi raz, ja sobie wyciszam telefon, żeby tu nic nie bimbało. Dobra. Jesteśmy. Znowu obalamy tą bramę, tak? A nie, ja to już obaliłem, dobra. Okej, okay. Tak, mam amunicję, przeszukamy jeszcze to miejsce tutaj. A, tutaj mieliśmy to, wiecie. Wiesz, nie mieliśmy tego, co myślałem, a dobra, jednak nie. Dobra, witam bardzo serdecznie. Ja już tutaj widzę wrogów. A my rozpoczynamy naszą gierkę. Wezmę sobie to na wszelki, po prostu. Odwróć się. No, nie widzi. Dobra, powiem wam tak. Lecimy tak. O kurde, chłop ma broń, co jest? Czy przyszedł do mnie tamten boss? Dobra. Nie będziemy się strzelać. Dobra. Kurde. Poczekam, aż tu przyjdą oni. Zapraszam na dół, panowie. Okej, już mnie widzą. Okej. No panowie, no zapraszam tu. Okej. Co jest? Okej. Dobra, poczekajcie, bo mi tam z dupy trochę idzie, ja pierdzielę. Dobra, uciekamy z tym. Idealnie po prostu, idealnie, nie? Dobra, szybko zanim wyważę te drzwi. A nie mogę przejść, super. Ale mi zawali. Ruszaj się. Panie, daj mi pan przejście. Dobra, otwarte drzwi. Cienko mi idzie. Widzą mnie? Nie, widzą mnie, dobra. Oni próbują chyba tutaj otworzyć drzwi, ale nic nie wychodzi.
Podejdę bardziej tutaj pod ścianę. Mam tu butelkę, którą chciałbym wrzucić w tamto, żeby oni wybuchli. Ty pierdzielaj się, gościu. Nikt nie ma. Proszę, wejdź w tą pułapkę, czy coś. Nie. Okej, oni są tutaj w części dość ślepi. Okej, idźcie sobie na górę. Ja was teraz rozdzielę. Dobra. Jak oni pójdą sobie... Kurde, widzimy. To nie jest ten bossem, tak? Dobra, jest dobrze. Jeden obalony, ten też się obalił? Nie wiem. Ten jeszcze też żyje. Chodź, powiedz tam. Przyjacielu. Dobra. W łeb. No podejdź. Dobra, jest. Zdech. Uff. Dobra, podpalę go. Ammo, dawaj. Woli tutaj przejdę. Nie. Dobra. Uff. Dobra, let's go dalej. Tutaj przeżyliśmy, całe szczęście. Ale było dość ciężko, jak wam to powiedzieć. O Boże, dobra. Ten casual jest, mam wrażenie, że to jest za prosty, ale no, jak już wybrałem ten poziom w coś, to was bardzo przepraszam, ale no będę na nim grał. No kurde, no jest chyba troszkę za prosty, ale no mówi się trudno, no. No już seria będzie za prosta, już mam 14 innych pomysłów na kolejne serie. Bo powracamy na dobre z gamingiem póki wakacje. Dobra, to są jeszcze ludzie. Ludzie? Zombiaki. Idioty. Aha! Shit. Better fight. O kurde. Czyli jestem jakiś śmieszny strzela, tak? Fajnie, super. Dobra. No strzelaj. Ała, no co? Dobra, nieważne, biegnę do niego. Muszę coś wziąć, poczekajcie. O, dobra. No nie i... Ale mi super poszło. Dobra, head. No. Strzelaj. Dobra, zdech. Ależ toporne, dobra, go trzeba spalić na wszelki. Ci przywalę. O, jeszcze okno wbiję, panie. Właśnie ty. Dobra, ucieczka. To mi się podoba w sobie. Tu mamy zapałki i cię spalimy jeszcze. Chociaż to chyba była amunicja na zapałku, już trudno. Kurde, ci się zaczyna chyba wszystko palić. I gdzie jest doktorek? Zapomniałem, gdzie jest doktorek kompletnie. Biorę to. Co to jest w ogóle? Ty! Mamy kuszę, widzowie! Mogę strzelać czymś, co będzie ich zabijać, tak? Okej, więcej dowiem się później. Dobra, to są te szmaciarze. O kurde, babcia! Włączam latarkę. Okej. Mogę pułapki w tym montować, rozumiem. Dobra, kumam. Ale w takim sensie jest ta pułapka. Ale nie wiem, że ona wybucha. Dobra, nieważne. Zapędzili mnie w kozi ruch, dobra. Jestem po prostu głupi. Gdzie mnie cofnie? Przecież tam jest ten wielki boss, którego słyszę. Dobra. Can't see me.
My English is perfect. Dobra, powoli. Na kuckach. Przejdziemy sobie tędy na początek. Bo tędy przejście nie poszedłem. Tędy... No, już mnie widzą. Wiecie, co jest najgorsze? Ja nawet nie wiem, gdzie oni dokładnie są. Dobra, zamknięcie drzwi. Już trudno, już robimy to na głośno, o kurde. Prawo się trudno. Siema. Dobra, dostałem łeb. Okej, okay, idą do mnie. Ale my przejdziemy sobie na górę. Ta kusza jest w tamtą stronę. O, tu jest jeszcze jakiś policjant, super. Fajnie. Dobra. Morda tam. Tu mam jakiś, nie wiem co tam. O, o, strzykawka, strzykawka. Biorę. Zaraz się uleczę, będę ją. Chwilę. Ty mnie raczej widzą. Więc czekam, aż tu przyjdą po prostu. Co jest? Obieram trochę inne podejście teraz. Idę od góry, jak wam to powiedzieć. Po tamtej stronie jest ten potwór. Co to w ogóle jest? Nie narobiłem tu jakoś bardzo hałasu, dobra. To mogę spalić, ale nie chcę stracić zapałek. Zresztą mam jeszcze, ale nie, nie będę po prostu stracił zapałek, powiem szczerze. Tutaj trzeba się pilnować, tak powiem, jeśli chodzi o tę amunicję. Biorę inną, wiecie... Tutaj nie wiem, czy mam się kłócać, czy nie. No tu mam trapa. Okej, okay, tu mam jeszcze zejście na dół, dobra. Trzeba pomyśleć tutaj logicznie. Tu na górę jeszcze możemy wejść, zaraz tam wejdziemy. O, tam się drze. Zastanawiam się, czym to jest. Bo jakby, nie wiem zbytnio. Bierzemy sobie kolejne zapałeczki. A mam full. No to chyba sobie spalę, wiecie? Okej, okay. Super. Dobra, po prostu muszę tutaj na kuckach się poruszać. Bo jak tylko tutaj stanę i zaczynam biec, to wszystko zaczyna... A, bo to jest bomba. Nie założyłem jej nawet. To może być dobra taktyka, żeby wziąć tam tego z felucha, co tam jest na dole, wziąć go tutaj gdzieś, przecież on się chyba nie wspina. Ja nawet nie wiem, jak on dokładnie wygląda, ale prędzej czy później się dowiemy. Jak wchodzimy na górę, to widzimy jego nogi. Dobra. Spalimy sobie to siano. Okej, okay, mogę też się zgasić butem, tak? Czy cokolwiek. Da. Ja też na początek chciałem sobie tak, jesteśmy w menu, więc mam tyle spokoju. Już mi to wszystko gra, daje chyba trwa, nie wiem. Bierzemy sobie tak. Kuszę. Tu mam jeszcze to, ale niepotrzebne mi to. W ogóle nie wiem, na co to zużyłem, ale dobra, idziemy po tamte. I dobra. Pewno tak. Potrzebne jest mi leczenie, które gdzieś tu miałem chyba. Nie, jednak nie mam leczenia, okej. Okay. Wiecie co? Teraz chętnie wziąłbym to jakoś do... Czekajcie. Jak się bierze to? O, dobra. Tu bym coś wziął. Poczekajcie. O, to. Oj, to bym wziął na przykład tutaj.
O, dobra. Sorry, że się na chwilę zamknę, ale po prostu wiecie, co tutaj pomyśleć. Dobra. Lecimy dalej. Trochę mnie denerwują już tego krzyki, ale mówi się trudno. Tam mam chyba tego przejście na dół. Nie mam włączonego timera, ale mówi się trudno, tak? Odcinek ma być dzisiaj długi i długi będzie, tak? Mówiłem tak na początku i tak będzie. Jakoś 30 minut i już nie mam żadnego limitu, że muszę do 15 wychodzić, więc na spokojnie myślę, że do 40 dobiłem, jak się dzisiaj wkręcę. Dobra. Mam jeszcze leczenie, właśnie tego szukałem. Ale uleczę się trochę później. Tu mam zapałki. Bierzemy. Czy już nad tymi drzwiami jest ten monster? A nie, tu mam od razu... Dziękuję ci, drzwi. Dziękuję ci, my friend, drzwi. Naprawdę, bardzo mi pomagasz. Czyli dwa razy muszę kliknąć, żeby on takie skopał, będzie szybko otworzył. To tutaj jesteśmy tutaj na cichaczu, więc... Lecimy sobie w taki sposób. Czy jak wyjedzie na górę, coś to zapali? Myślę, że wiecie. Tak, tak, zapali się. Ja pierdzielę! Już mnie wszyscy słyszeli. I zaznaczy, że ich wszystko schodzić. Dobra, ale trudno, no. Okej. Okay. On jest to na dole, z tego co widzę. Jest uwięziony łańcuchami. Więc o tyle przynajmniej lepiej. Wyglądał się tak samo, jak tam ten potwór z... Wiecie. No, z początku gry. Biorę sort mózgu. On się jakoś tam inaczej nazywał, tak? Ale ja to tak po prostu nazywam. Ale powagę normalnie wprowadzam, ale do kurde, no... Ciężka, ciężko. Ciężka się robi ta gra. Może nie jest jakoś bardzo mega straszna, bo ona nie jest głównie nastawiona na horror, tylko jest taki survival. On to chyba słyszał, ale jest tak zafiksowany na punkcie tego, żeby wiecie, żebyś sobie wydostać, że on ma totalnie w dupie. Dobra, na to schodzić nie będę, zejdę jakoś tędy tyłem. Ciągle na kuckach. Chcę być ostrożny. Chyba coś tu jest na dole? Nie wiem, chyba tak. Ale i tak nie wygląda. Okej. Okej, muszę być nastawiony na to, że oni nie są aż tak mądrzy, jak mogliby być. Wiecie, co mi chodzi. Tu mamy kolejne zapałki. Ja mam full tych zapałek. Jeszcze tak powiem, jak je zużyję, to nie będę sobie odchodzić, to bym mnie jeszcze cofnę. Chociaż niestety nie... Chcę eksplorować, tylko problem jest taki w tej grze, że później się cofnąć pewnie nie mogę. Wiem, bo widziałem to w recenzji. Myślę, że mogę być, że to może być zombie, jak to się mogę ukryć pod łóżkiem. Okej, mogę to otworzyć. To też zapałki. Dużo jest tych zapałek ogólnie. Bo wiadomo, bo dużo wrogów to dużo zapałek, nie? Ciekawi mnie, kiedy będę mógł nosić po prostu ich więcej. Tu mamy szafkę, w której się mogę schować, tak? Też mamy łóżko. Dobra. Idziemy dalej, schodzimy powoli w dół. Otwieramy drzwi. Dobra, widzowie, póki jesteśmy tutaj, to też sobie coś jakby wezmę. No weźmy sobie takie jedno leczenie, bo się pewnie przyda. Okej, cofnąłem się tutaj. Przyszedłem sobie jakby tędy, to dobrze. Bo teraz sobie tędy przynajmniej zwiedziłem. Dobra, schodzimy teraz na dół, wydaje mi się. Tutaj nie ma jakiejś większej filozofii, trzeba tylko sobie zejść na dół. Chyba jakoś dołem sobie tędy przejdziemy. Kurde, mnie denerwuje ten chłop. Bym go chętnie już odstrzelił. No i tak, że się boję, po prostu się go denerwuje. Nie, nie, wcale. Dobra. Schodzimy na dół. Tędy, z tego co pamiętam, przez troch... Przez troch? Przez strych. Zejdziemy tędy. Przez troch.
Przy okazji może lepiej przy... Wiecie co, wezmę sobie tą buteleczkę, bo chcę to przejść na cichą miarę. Nie, nie, nie to. Potem sobie włączę światło, ale nie chcę tego włączać, bo chcę grać miarę na cicho. Jednak nie uda mi się to, za dużo ich po prostu tutaj jest. Okej, tutaj przytyła się stała ta sytuacja, pamiętacie? Tutaj kurde się wydarzyło. Super, muzyka. Ona była wcześniej, nie pamiętam. Szczerze, totalnie nie pamiętam. Tu mamy te drzwi, w których mam tu nasze ulepszenie. Ale ja się póki co ulepszać nie będę. Tym bardziej, że już chyba nie mogę. Okej. Jesteśmy w punkcie wstępu. Znalazłem tyle rzeczy, ale ogólnie jest już problem, bo tędy jest ciężko przejść po prostu po cichaczu, tak? Tym bardziej, że nie wiem nawet, jak oni są tam poukładani. Tędy wejście to mnie już będą raczej widzieć. Tamte tym. Super! Jeszcze pułapki nie zło. Muszę tutaj patrzeć pod nogi. A się znalazłem. No widziałem, już to klikałem praktycznie! Ale jestem głupi. Pierdziele, się zerowałem teraz. Ty, bo mi nawet nie pokazuje, gdzie oni są. Coś pokazuje mi, czy jestem widziany, nawet... Nie, o. Tu już może mnie spotkać jakieś zagrożenie, więc pokazuje. To mogę spalić. Coś mi to da? Nie. Dobra. Na spokojnie sobie tędy idziemy. Czy tam na górze jest ten drań, Ryszard? Nie, nie ma tego drania Ryszarda. Jak teraz by przejść, myślę. Na pewno tutaj są. Więc cenę się przeskrawać będzie trudno. Ale dobra. Najwyżej będę biegł. Mówić trudno. Okej, widzi mnie. Dobra, biegnę, mówić trudno. Pistolet w rękę i mówić trudno i sayonara, biegnę. Okej, jest już tutaj pierwszy. Okej, jesteśmy w tym miejscu. Tu mamy jakby przejście w dół. Okej, tu wyjdzie. Wtedy mogę wyjść chyba przez okno. Wiecie co? Ja się chowam. I poczekam. Poczekam aż oni ten post przyjdą tutaj obok. Wiecie o co chodzi. Poczekam sobie. L2 mogę zoomować. Szkoda, że mi to nic nie daje. Dobra, wchodzimy. Dobra. Na cichaczu, póki co gra nie pokazuje mi, że jestem zagrożony. O, już pokazuje. Idealnie przed tutaj tym. No, widzimy. Dobra, przyjacielu. Może tak ci powiem. Dostaniesz mordę. Bo nie chcę się na ciebie wydawać amunicji cennej. Okej. Będę musieć się tutaj trochę pobić jakby. Ała, dostałem. Okej, zdech. Spalam cię. Dawaj mi to. I jak udało. Nie mam niestety leczenia, ale mówi się trudno. Mam nadzieję, że tu znajdę gdzieś leczenia. Chciałem już powiedzieć, że to jest pusto, ale jednak nie jest pusto. Tylko gdzie mnie czyha zagrożenie? Nie wiem. Mamy dziwnie. Okej. Tędy pójdę dalej. Tylko wejdę sobie tam na górę jeszcze. Kurde, ale mi życie zdjął.
Muszę tutaj przeszukać to miejsce, bo potrzebuję, kurde, leczenia. O kurde! To są zapałki. Bieremy. Przynajmniej mam dużo zapałek. Przynajmniej to jest jakiś plus. Co to jest? Okej, dobra. O, poczekaj, aż mi się życie zregeneruje, wiecie? Siądę sobie w jednym miejscu. O, jest. Zobaczcie, tutaj życie się regeneruje. Zapomniałem o tym totalnie. Dobra, lecimy dalej. Pewnie ja bym grał na wyższym poziomie trudności. To wy się wiecie. To by się nie regenerowało. Kurde, boli mnie ten tryb trudności, ale dobra, no. Już mówi się trudno, tak? Casual pisało, normal, tak? No, muszę się powiedzieć, po prostu normal to jest tryb, tak? Powiedz mi tak, bo chyba tak jest, no bo pisało, że normal, no. A ja już, wiecie, już myślałem, że ten jest... Że to jest opisane, luknę sobie tutaj, sprawdzę, co jest. Nic. Chyba. Wezmę sobie jeszcze jedno to. Okej. Okay. Tędy akurat weszłem chyba, tak. No, czyli stąd już mogę jeszcze wychodzić. Dobra. Nie weszłem, nie, wyjeżdżam ten. Dobra, nie masz. Nie mam zbyt dobrego poczucia w terenie, dobra. Tym bardziej, że to wszystko wygląda tak samo. Chyba, że weszłem ten, a mi się wydaje, że nie weszłem. Tego bym jeszcze nie zauważył. Okej. Okay. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Nie wiem, zbytnio to jakby, szczerze nie wiem, do czego to służy. Okej, zombie. Zabijemy sobie go tutaj po cichu. Dobra. Spalimy go. Ale amunicję też dawaj. Dobra, to w sumie praktycznie tyle. A, jeszcze oddawaj siekierę. Dobra. Wtedy mam to wejść na górę. Ale my chcemy być ten. Dobra. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. No i znowu potrzebujemy czegoś, żeby to zrobić. Poczekajcie. Przetłumaczę sobie, co znaczy chainsaw, dobra? Okej, okay, to znaczy piła łańcuchowa. A skąd byśmy mogli wziąć piłę łańcuchową? No skąd? No tego psychola, no. No to jest chyba logiczne, tak? No. I tyle, i super, naprawdę, i zajebiście. Znowu musimy, kurde, szukać jakiegoś łańcucha. Tylko jednak nie ma łańcucha, tylko piłę łańcuchową. Mówi się trudno, jednak tam pójdziemy. Ale najpierw chcę zobaczyć, co jest tutaj. Ała, co jest? Co cię bije, człowieku? Nie wiem, coś go biło. Okej. Okay. Tu mamy drzwiczki. Które jak otworzymy, to pewnie tam będzie... Wiesz co, wejdę tu oknem. Nie chcę kluczy, wejdę oknem. Siema. Ja tu tylko popiła łańcuchową. I po troszkę... soku z mózgu i... No i w sumie tak sobie myślę, że... Dobrze to. No i tak sobie myślę, że w sumie leczenie też by mi się przydało, nie? Dobra, otwieram to. O. Co my tu mamy? Weźmiemy sobie... No, chociaż... Okej. Okay. Mam nadzieję, że to podziało. Ile ich tu jest? Jeden.
Tak? Dobra. Przyjacielu, nawet się nie próbuj odwracać. Oh yeah, boy. Dobra, spalam ciebie. Dobra. Sok z mózgu biorę. No i lecimy sobie na górę. Dobra. Póki co nie jest jakoś bardzo źle, ale mogło być lepiej. Tutaj mnie zaszkodzi. Chociaż to nie. Tutaj został wywazony. Tutaj jakby nigdy nic, jest sobie ten frajer. Na razie robuszka. Dobra, coś dropłeś? Nie, nic nie dropłeś. Ale i tak cię spalę. Nie dropłaś w sumie. Okej, co to jest? Let's go! Shotgun mamy. Dobra, nie, tam to nawet kurde, nie musicie mi tłumaczyć, że jest shotgun, no. Dobra. Dajcie mi to. Normalnie... O. To na dół. Ale inaczej, bo... To mi dajcie tutaj. O, dobra. Let's go. Dobra. I normalnie... A, to jest amunicja. Kurde, no teraz zapałek potrzebuję akurat. Dobra, no mówi się trudno. No. Mam jeszcze też amunicję. Ale nie do... O kurde. No i super. Typie no. O Boże. Dobra, już mnie widzi. Co jest? Dobra, idealne koło, jak to mówią. Okej. Okay. Teraz gdzie jesteś? Łaka, umieraj. Dobra. Co mi dasz? Nic mi nie dasz. Ale tak cię spalę, bo mnie denerwujesz. A nie dasz mi jednak. Dobra. Dobra. Kurde. Dobra, chyba mogę już ogólnie stąd iść powoli. W sumie to są jakieś drzwi. Zapałki proszę, bo teraz mi są akurat najbardziej potrzebne zapałki. Amunicję mam. How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. Opeczka. O. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Experiment number 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Okay. Dobra. Czy mogę tam się do ciebie wspiąć, przyjacielu? Nie. Muszę do ciebie po prostu iść. Dobra, mówić trudno jakby, ale przynajmniej odsłuchałem to coś. Tą kasetę. Wideo. Póki co mało mi dała, ale stał się terror pokrótce. No, tego chyba tutaj nic nie mogę otworzyć. No dobra. Let's go dalej. Nie to. To wyłączamy światło. Jesteśmy sneaky fiki. Sneaky piki. Dobra, zobacz. Przepraszam bardzo. Ile to jeszcze będzie zombiaków? Dobra, jest pan doktorek już na górze. On mi nie chce powiedzieć, co mnie bardzo denerwuje. On mi nie chce po prostu... Jak on do niego się dostał? Bo to jest koło, praktycznie zrobiłem.
Jak on się tam do niego dostać w ogóle? On mi nie chce praktycznie powiedzieć, co się dzieje. Jak on się do ciebie dostać w ogóle, kumplu? Chyba nie mogę. Już trudno. On mi nie chce powiedzieć, jakby, czemu musimy tak bardzo odnaleźć tą jego pacjentkę Lucy, która ma chorą psychicznie głowę. Mnie denerwuje w takim względzie. Bo może ona, nie wiem, kontroluje czymś. Tak każdy ją być. Wiecie. O ile ona w ogóle, nie no. Chciałem powiedzieć, o ile ona w ogóle żyje, no ale nie no. Dobra, let's go. Gdzie teraz? Pozostał mi jeden najgorszy kierunek. Muszę patrzeć po nogi tutaj. Otóż tutaj. Okej, tam są zombiaki już, widzę. Czyli przejście do tego psychopaty. Bo potrzeba mi łańcuchy. A łańcuchy chyba są powiązane tylko z nim. Tu mamy zombiaki. Poczekam sobie, aż oni przyjdą może. Trochę tutaj jest. Nie no, naliczyłem chyba 3. A może być ich tam więcej. Wiecie co, zabiję je chyba teraz. Poczekam aż na jakimś dorodnym momencie się zatrzymają. Dorodnym? Na jakimś dobrym momencie, żebym mógł je... Piff, paf! I let's go, nie ma ich proste. O, widzą mnie, fajnie. Dobra, mówić trudno, tak? To co? Wiecie, czego mi było brak? Tego! Let's go! Dobra, ale jestem kurde podekscytowany, w końcu mogę się ponaparzać trochę. Ty głowy nie masz, już nawet mnie na ciebie wydało. Okej. No. Kurde, akurat ładujesz. Okej. Perfekt cel. No ty chyba nie żyjesz już. No, jedną i ostatnią zapałkę, dobra. Ten jest tam uwięziony. O, świnia, co jest? Co jest? Co tu robi świnia? Jest to jest gospodarstwo. Czego się dziwię. Dobra. Jestem niestety, jakby mam powiedzieć, zmuszony się tutaj poruszać. O kurde. O kurde, no i fajnie. Ja pierdzielę i czeka mnie walka. Jak on chciał zabić, przyjacielu? No i fajnie. Nie, zablokowałem się. Nie. Aha. I zdechłem. Dobra, powiem wam szczerze. Mówi się trudno. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Nie udało mi się z nim wygrać. Następnym, jak będzie lepszy dzień, bo jest w tej chwili godzina, ja to nagrywam, 22:51. A wiadomo, że żebym ja mógł tutaj, wiecie, się lepiej skupić, to musi być dzień, bo się trochę boję. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego filmu i w następnym zabijemy go, normalnie wam to obiecuję. Ale póki co się z wami żegnam. Cześć.